Jest to rezultat dobrych wyników egzaminów maturalnych, sukcesów uczniów na olimpiadach naukowych, egzaminów zawodowych i dobrej opinii wystawionej Jeleniogórskiej Szkole przez kadrę wielu uczelni wyższych. Dla placówki wyniki egzaminu są sprawą prestiżową. Ja myślę, że będzie przyciągał, dlatego że wskazuje na to, że w tej szkole skutecznie się uczy uczniów. Bronią się przed tym, ale jednak w pewnym momencie zaczynają współpracować i są efekt. W tym właśnie 2012 roku uwzględniony był wynik uczennicy naszej Angeli Mruk, która została wicemistrzynią Polski w Olimpiadzie Hotelarskiej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Hotelarskiej. I to był ten element, który pozwolił nam na osiągnięcie tak wysokiego wyniku. W rankingu zostały uwzględnione wyniki 48 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010-2011. Popularny ekonom ma więc się czym chwalić. Nie ukrywam, że najbardziej zależy nam na tym, aby uzyskiwać jak najwyższe wyniki w olimpiadach ogólnopolskich. I jeżeli tu nam się uda osiągnąć sukcesy takie jak dotychczas, to i pewnie efekt równie będzie wysoki. Uczniowie klas czwartych poziom szkoły oceniają wysoko. Zawsze ekonom cieszył się dobrą renomą i dlatego też wybrałam tę szkołę. Na pewno większą wiedzę, wykraczającą poza cały materiał taki szkolny. Są to godziny, które spędza się prywatnie na jakichś tak różnych materiałach z nauczycielami, dodatkowo po lekcjach, także jest to dużo pracy. Jak widać, efekty są. Dla szkoły to prestiż, a dla jej absolwentów większe szanse na przykład na dostanie się na wyższą uczelnię, a w konsekwencji możliwość znalezienia lepszej pracy.